Dobry wieczór Państwu. Powolutku będziemy zaczynać kolejny webinar. Mam sygnały, że już jesteśmy na Facebooku i na YouTubie. Widzę tutaj też już kilka osób na Zoomie, ale spokojnie poczekamy jeszcze chwilkę na spóźnialskich. Tego wykładu można było posłuchać już na żywo w sobotę. Ostatnio w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN było około 20 osób. Natomiast staramy się też, żeby właśnie robić to w formie zdalnej, żeby można było to obejrzeć i na żywo na różnych platformach, ale też potem, jeśli ktoś nie da rady teraz akurat być przed komputerem, to ta prezentacja będzie dostępna na YouTubie. Na kanale Tatrzańskiego Parku Narodowego w playliście, która nazywa się po prostu webinary. Tam archiwizują się te poszczególne wykłady. Poprzedni webinar, poprzedni wykład był 2 tygodnie temu, był poświęcony Giewontowi. Mówiliśmy o geologii, przyrodzie, historii, turystyce w rejonie tej popularnej góry, a dzisiaj miejsce no, równie popularne, Dolina Kościeliska, która jest takim drugim po Morskim Oku najliczniej odwiedzanym szlakiem w Tatrach, więc na pewno ją kojarzycie z wycieczek. To jest dolina, która ma sporo takich zakamarków, czyli poza głównym szlakiem, który prowadzi do schroniska. Wiele osób odwiedza ją po to, żeby pójść do jaskiń, żeby zobaczyć wąwóz Kraków, ale też przechodzi przez nią, idąc czy wracając na wycieczkę na Czerwone Wierchy, na Iwaniacką Przełęcz, na Ornach, więc ci, którzy po Tatrach chodzą, pewnie wielokrotnie tą dolinę już przeszli. A dzisiaj spojrzymy na nią trochę z różnych właśnie perspektyw, nie tylko tej turystycznej. Taka jest idea tych webinarów, tego nowego cyklu, który zaczynamy, żeby właśnie pokazać te popularne miejsca od tej troszkę mniej znanej strony, bo w Tatrach tych tematów, tych ciekawostek jest naprawdę sporo i w Dolinie Kościeliskiej też ich dużo znajdziemy. Ja powolutku będę odpalał prezentację. Powinniście już widzieć slajd tytułowy. Tak, chyba się udało. Slajdów będzie 77. Postaramy się zmieścić w godzinie. Będę zerkał na zegarek, żeby to też nie przeciągnąć. Bo o tej dolinie na pewno można by mówić dużo, dużo dłużej. To od razu spójrzmy, zanim jeszcze przejdziemy do Doliny Kościeliskiej, spójrzmy na Giewont, który widać z lewej strony tego widoku. To jest ten obszar, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Natomiast dzisiaj mówimy o obszarze, który jest wielokrotnie większy, bo teraz pokazuję tutaj zasięg Doliny Kościeliskiej, to są 34 km2. Więc to jest dolina, o której powstają monografie. Taka pierwsza monografia to jest rok 1953 autorstwa Stanisława Berezowskiego, a nowsze wydawnictwo sprzed kilku lat, bo to miało kilka wydań, taka praca zbiorowa pod redakcją Marii Baścik, śladami badaczy, artystów i wędrowców. Więc tutaj znajdziecie też dużo informacji z różnych dziedzin. Ja też częściowo korzystałem z tych źródeł, przygotowując tą prezentację. Najpierw powiedzmy sobie o położeniu i topografii Doliny Kościeliskiej. Dolina Kościeliska leży po północnej stronie Tatr Zachodnich, spełnia kryteria Doliny Walnej, czyli jest położona w całości na terenie Tatr. Ma wylot poza Tatry w Kirach na wysokości około 930 metrów nad poziomem morza. Natomiast górnymi piętrami sięga po główną grań tatrzańską na odcinku od Małą Żniaka aż po Siwy Zwornik. W tej grani znajdują się
Ciemniak, to ma Nowy Wierch, Smroczyński Wierch, Kamienista, Błyszcz. I przez tą grań Dolina Kościeliska sąsiaduje z odnogami Doliny Omanowej Liptowskiej, Doliną Kamienistą, tutaj i górnymi partiami Doliny Raczkowej, dokładnie Doliną Gabarową. Od zachodu Dolinę Kościeliską ogranicza boczna grań, dla której zwornikiem jest taki mało wybitny siwy zwornik. I ta grań biegnie przez Siwą Przełęcz, Grzbiet Ornaku, Iwaniacką Przełęcz, Kominiarski Wierch, Suchy Wierch, zwany Stołami też, i Kościeliskie Kopki. Natomiast i za tą granią mamy dużą Dolinę Chochołowską i jeszcze mniejszą Dolinę Lejową, która od północy wcina się w Kominiarski Wierch. Od wschodu ograniczenie jest boczna grań, dla której zwornikiem jest Małołączniak. Biegnie ona przez Czerwony Grzbiet, Niedźwiedzia, Skoruśniak, Przysłop Miętusi, Po, Chruby i Mały Regiel. I z tej strony Dolina Kościeliska sąsiaduje z Doliną Małej Łąki i takim małym żlebem, stanikowym żlebem, który wcina się między Małe a Chruby Regiel. Tak już przedtem wspominałem, powierzchnia całej doliny to jest 34 km kwadratowe, więc duża dolina. Dolina to jest taka o zróżnicowanej budowie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej dolnemu odcinkowi Doliny Kościeliskiej. Tutaj Kiry, Polana Dyżnia Kira Miętusia, Kidakowa Polana, Polana Pisana. I widać tutaj wyraźne zwężenia doliny. Na samym początku brama Kantaka, później brama Kraszewskiego i brama Krakowska, zwana też Rakowicką. O tym jeszcze będziemy mówić później, skąd się te bramy wzięły. Na tym dolnym odcinku z prawej strony, czyli tutaj ze strony zachodniej, uchodzi do Doliny Kościeliskiej tylko kilka niewielkich żlebów. To jest wściekły żleb między kościeliskimi kopkami, czy żleb Żeleźniak między Stołami a Kominiarskim Wierchem. Natomiast po stronie wschodniej widać tutaj dużą boczną odnogę Doliny Kościeliskiej, Dolinę Miętusią, która wcina się pomiędzy Ciemniak a Małołączniak, tworząc takie charakterystyczne górne piętra. Widać tutaj takie ocienione progi. To jest próg Doliny Mułowej, na lewo jest Dolina Litworowa i one są takimi dolinami zawieszonymi. Pod nimi jest Kocioł Wielkiej Świstówki, z prawej strony Mała Świstówka, a poniżej miejsce zwane Wantulami, czy takie wielkie rumowisko skalne, taki olbrzymi obryw z czasów końca epoki lodowcowej, który, no i te wielkie wanty wypełniają tutaj tą część doliny. I ta Dolina Miętusia uchodzi do Doliny Kościeliskiej zaraz za wyżnią Kirą Miętusią. Dalej mamy takie miejsce o ciekawej nazwie, czyli żleb pod Wysranki, czy taką boczną dolinkę wcinającą się tutaj pod stoki Ciemniaka. Możemy ją kojarzyć ze szlakiem na Czerwone Wierchy, jak jesteśmy na Polanie Upłas, to dolewa się ten żleb, to jest żleb pod Wysranki. No i później jest widoczny tutaj żleb nad Pisaną i już wąwóz Kraków, który też ma dość skomplikowaną topografię. Ma takie górne piętra w formie kotłów skalnych. Tutaj mamy tomanowe kamienne, zadnie kamienne i przednie kamienne. A my kojarzymy wąwóz, jeśli chodzi o szlak, z tym dolnym odcinkiem, z tą gardzielą, przez którą przechodzi ścieżka prowadząca do Smoczej Jamy. Teraz górna, czyli południowa część doliny. Tutaj jeszcze raz wąwóz Kraków, może trochę lepiej widoczny. Po tej stronie Dolina Smytnia, wcinająca się w Kominiarski Wierch. Dalej Dolina Iwanowska, podchodząca pod Iwaniacką Przełęcz. Tutaj od razu odpowiem na pytanie, które się pojawiło. Tak, to co teraz pokazuje, ten model terenu, ta mapa jest ogólnodostępna, wystarczy albo przez przeglądarkę internetową, albo zainstalować sobie w
program Google Earth i tam możemy takie różne widoki tatrzańskie zobaczyć z różnych perspektyw, z różnym powiększeniem, z różnym nachyleniem. To są po prostu posklejane zdjęcia topograficzne, czy coś podobnego, jak mamy w mapach Google, tylko mamy tam trochę więcej funkcji. Idziemy dalej. Tutaj Dolina Kościeliska w górnej części dzieli się na takie dwie duże doliny. Dolinę Pyszniańską, która jest takim przedłużeniem doliny. To jest ta dolina, którą widzimy stojąc przed schroniskiem na Małej Polanie Ornaczańskiej. To schronisko to w tym miejscu tutaj widoczne. I na wschód odchodzi Dolina Tomanowa. Ale one też jeszcze mają swoje części. Tutaj mamy Dolinę Tomanową i Dolinę Suchą Tomanową. Następnie dwie zadnie Doliny Streczyńskie, zadnie Suche Doliny Streczyńskie, zwane też nadspadami. Później już tutaj do Doliny Pyszniańskiej uchodzi dolina, która nazywa się po prostu Dolinka. Tutaj jest żleb o nazwie Babie Nogi. I tutaj jest jeszcze dość duży żleb ornaczański, który wcina się tutaj pod ornaki zadni ornak. Tutaj jeszcze widoczne są też szczegóły Doliny Danowskiej. Widać żleb pod Banie. O tym żlebie będziemy mówić w kontekście górnictwa, historii górnictwa w Dolinie Kościeliskiej. A teraz jak to na żywo wygląda? Jesteśmy teraz na szlaku z przysupu Miętusiego w kierunku Stanikowego Żlebu i tam na starym wiatromie z 1968 roku widać dolinę, górne piętra Doliny Miętusiej. Czyli jeszcze raz Wantule w tym miejscu, Wielka Świstówka, Mała Świstówka, Dolina Mułowa, Dolina Litworowa, nad nimi Mały Łączniak, Tesanica, Ciemniak. I tu już taka grań boczna od Ciemniaka, Chuda Turnia, Kopa Łazieńska. Teraz jesteśmy na szlaku z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę. Widać dobrze to otoczenie Doliny Tomanowej i Pyszniańskiej. Tutaj z takim charakterystycznym gołobożem Tomanowy Wierch, potem Spreczyński Wierch, Kamienista, Błyszcz z Bystrą. Błyszcz jest najwyższym wierzchołkiem nad Doliną Kościeliską, ma wysokość 2129 metrów nad poziom morza. Natomiast Bystra jest już po stronie słowackiej w bocznej grani, więc już nie wnosi się bezpośrednio na Dolinę Kościeliską, choć jest pięknie z tej doliny widoczna w wielu miejscach. Dalej widzimy tutaj grzbiet Ornaku, Beniacką Przełęcz i masyw Komijackiego Wierchu. A tu bliżej pod nami widać Dolinę Tomanową i grzbiet oddzielający ją od górnych partii wąwozu Kraków, czyli tutaj już jest kamienne Tomanowe. Teraz taki mało znany widok na Dolinę Kościeliską, zupełnie z południa. Zdjęcie zrobione z rejonu Błyszcza i widzimy tutaj górną część Doliny Kościeliskiej, czyli Pyszniańską i później tą wąską dolną część. Pięknie widoczny jest Komijacki Wierch z murem Raptawickiej Turni, po tej stronie organy, tutaj Ciemniak. Patrząc tutaj bliżej, to są te Babie Nogi, o których przedtem mówiliśmy. Tutaj mamy też grzbiet oddzielając Dolinę Tomanową od wąwozu Kraków, Żar i Kubalec. Tutaj się wznoszą. A po tej stronie Ornaczański Żlebi, tam dalej Dolina Iwanowska. Teraz jesteśmy na szlaku z Iwaniackiej Przełęczy na Ornak i odsłania się nam pięknie to wschodnie otoczenie Doliny Kościeliskiej, Ciemniak, Chuda Turnia, tutaj Ciemniak, Twarda Kopa, Chuda Turnia, Kopa Łazieńska, organy, Zdziary, tutaj Turnia Saturna, Łazieńska Turnia, Wysoka Turnia, czy to jest przednie i zadnie kamienne.
A tutaj Dolina Tomanowa i Nadspady. I szeroka, głęboko wcięta Tomanowa Przełęcz. Jeszcze jedna perspektywa, pola na stoły i masyw Chrubego Regla z zawiesistymi turniami, z kończystą turnią, Przysłop Miętusi, tutaj żleb Podwysłanki z polaną Upłas, organy wyżej Żdziary, a z tyłu wystaje Giewont. Teraz przejdźmy do budowy geologicznej. Dolina Kościeliska jest super miejscem dla, tak, można powiedzieć, nauki geologii, dla poznania tych głównych jednostek budujących Tatry, bo przecina ona w poprzek wiele warstw skalnych. W górnej części doliny, tutaj taki kolor czerwony na dole mapy, mamy trzon krystaliczny Tatr, w tym rejonie zbudowany ze skał metamorficznych. Później ten zielony kolor to są skały już osadowe, skały autochtoniczne, czyli te, które powstały w tym miejscu na dnie morza. Dalej na północ mamy płaszczowiny. Najpierw płaszczowiny wierchowe, czyli ten kolor niebieski to jest płaszczowina czerwonych wierchów. Taki inny odcień zieleni to jest płaszczowina Giewontu. I to są skały nasunięte tutaj z południa, czyli powstały na dnie morza, ale jakiś kawałek stąd na południe i potem w czasie fałdowania przesunęły się. A jeszcze dalej, jeszcze większą drogę pokonały płaszczowiny reglowe. Tutaj ten brązowy kolor to jest płaszczowina kryźniańska, fioletowy to jest płaszczowina choczańska. I sam północny kraniec to są już najmłodsze skały tatrzańskie, czyli skały eoceńskie. Tutaj już więcej szczegółów, jeśli chodzi o budowę, więcej kolorów na tej mapie się pojawiło. Oczywiście nie będziemy jej szczegółowo studiować, ale powiedzmy sobie o tych najważniejszych rodzajach skał. Tutaj już przy trzonie krystalicznym wspominałem o gnejsach, łupkach krystalicznych. Później w rejonie Tomanowej Przełęczy i Iwaniackiej Przełęczy na tym trzonie krystalicznym spoczywają piaskowce kwarcytowe. One są dość charakterystyczne, tworzą takie gołoboża, więc jeśli podchodziliście kiedyś z Iwaniackiej Przełęczy w kierunku Ornaku, na pewno zauważyliście takie twarde skały. Później mamy sporo wapieni, dolomitów, to są te kolory tutaj niebieskie, fioletowe. Mamy też taki jasno zielony pas, to są margle, później znowu wapienie dolomity, później znowu margle i łupki i na końcu te skały eoceńskie, czyli wapienie numulitowe, zlepieńce. Te skały są ułożone w takie warstwy, które biegną wschód-zachód, a dolina biegnie dokładnie w poprzek, z południa na północ. I dlatego przecina mnóstwo tych warstw. Jej krajobraz też przez to się co chwila zmienia. Stąd też zjawisko tych bram skalnych, które w Dolinie Kościńskiej są dobrze widoczne. Czyli te trzy zwężenia, bramy skalne to takie pojęcie dość potoczne. Geomorfolodzy powiedzą raczej, że to są jakieś wąwozy czy gardziele. I one powstają w takich miejscach, gdzie są po prostu twardsze, bardziej odporne na erozję skały, czyli tam, gdzie mamy jakieś masywne wapienie, tam dolina jest wąska, natomiast tam, gdzie mamy margle, tam dolina jest szeroka. I to dobrze widać na zdjęciu tutaj po prawej stronie. Zdjęcie jest wykonane ze szlaku zejściowego z jaskini mroźnej. Widać tutaj polanę pisaną, gdzie mamy rozszerzenie doliny, bo właśnie buduje ją margle, a później zwężenie pośredniej bramy kościeliskiej, czyli bramy Kraszewskiego, gdzie mamy do czynienia z wapieniami. W tych skałach mamy też sporo skamieniałości. No, z perspektywy szlaku turystycznego trudno je dostrzec. To jest, ale akurat to możecie zobaczyć i to bez większego wysiłku.
Ta skała to wapień monolitowy, który buduje wylotową część Doliny Kościeliskiej, dokładnie naprzeciwko restauracji Harnaś. Przy samej asfaltowej drodze, jak wchodzimy do Doliny, jest taka wychodnia skalna i tam, jak się dobrze przyjrzymy, to widać takie ziarenka. Kiedyś góralom przypominało to ziarna jęczmienia. Jęczmień to po góralsku jarzec, dlatego tę skalę nazywamy właśnie jarcową. A to są skorupki takich otwornic, które żyły tutaj jakieś 30 milionów lat temu, czy 50, czyli numolitów. Żyły w takim płytkim, ciepłym morzu. Więc to jest taka skamieniałość, którą łatwo można zobaczyć. Takiego czegoś już nie zobaczycie za bardzo przy szlaku, no chyba że gdzieś akurat nastąpi jakiś obryw skalny, odpadnie jakiś fragment skały, się nam coś nowego odsłoni. To jest amonit, czyli taki głowonóg, który żył w jurajskim morzu i właśnie w wapieniach jest spotykany. A to koralowiec, który żył na dnie mezozoicznego morza, tworząc często takie wielkie powierzchnie, takie łąki zbudowane właśnie z tych kielichów i potem ich szczątki stworzyły wapień krynoidowy, to jest wapień, który buduje między innymi bramę Kamtaka, czyli tą pierwszą bramę w Dolinie Kościeliskiej. A to już odcisk stopy dinozaura. Te dinozaury w Tatrach występowały na początku Triasu, kiedy jeszcze tutaj nie było morza. Był tutaj teren płaski, gór też jeszcze nie było, czyli jeszcze nie było morza, ale już gór nie było, bo wcześniej istniały tutaj paratatry, które zostały całkowicie zniszczone przez erozję. No i w takim ciepłym klimacie, na podmokłych terenach, wśród drzewiastych skrzywów, paproci biegały sobie dwunożne drapieżne gady. Ich tropy odnaleziono w latach 70. ubiegłego wieku w Dolinie Cichej, a w 2004 roku w tych samych warstwach skalnych w Dolinie Tomanowej także na takie tropy odnaleziono. Jak wyglądał ten gatunek? Będziecie mogli zobaczyć już za kilka miesięcy w Centrum Edukacji Przyrodniczej, które powstaje w Kirach. Tam jednym z eksponatów będzie właśnie taki model tatrzańskiego dinozaura. Teraz rzut oka na rejon Doliny Kościeliskiej w czasie ostatniego zlodowacenia. To jest taki model opracowany przez naukowców z Krakowa, przez Jerzego Zasadniego i Piotra Kłapytę. Ten model też w internecie możecie znaleźć. Ja na ostatnim slajdzie podaję linki do źródeł i tam właśnie jest też link do tej mapy. Tutaj widzimy charakterystyczne dla Tatr zachodnich zlodowacenie, które objęło tylko górną część doliny. Czyli tutaj w tych najwyższych partiach powstały pola firnowe, które stopniowo zamieniły się w kotły, potem w cyrki lodowcowe. I powstały tam jęzory lodowców, które spływały w dół kilka kilometrów i potem topniały, tworząc czoło. Górna część doliny była przekształcona przez lodowce, a dolna jest wciąż wąska. Gdyby ten lodowiec spłynął dalej, gdyby ten jęzor tutaj dotarł Kiry, załóżmy, to nie mielibyśmy w Dolinie Kościeliskiej żadnej bramy skalnej, bo ta dolina zostałaby bardzo poszerzona. Zamiast wąskiej na kilkadziesiąt metrów bramy, mielibyśmy dolinę szeroką na kilkaset metrów. Czyli mam taki zmienny charakter. Do wysokości bramy Rapawickiej, czy kawałeczek jeszcze dalej, do rejonu Polany Smytniej, Dolina Kościeliska jest taką doliną rzeczną, V-kształtną, a potem nagle jest szeroka, U-kształtna. Tutaj mamy lodowiec, który wypełnia Dolinę Wyszniańską. Tutaj jest Błysz, Bystra, to jest kamienista. Tu z Dolinki taki jęzor też wypływa. I tutaj drugi lodowiec Doliny Tomanowej, który się z nim połączył. I potem razem tutaj te masy lodu dotarły właśnie gdzieś w rejon Krzyża Wincentego Pola. Zlodowacona była również górna część Doliny Miętusiej. Tutaj właśnie widzimy
jęzory, które spływają przez progi z Doliny Mułowej, Doliny Litworowej i ten jęzor kończy się w rejonie troszkę poniżej Polany Przysłowiętusi. Pozostałością po lodowcach, poza tą kształtą rzeźni terenu, poza kotłami, cyrkami skalnymi, są też osady pozostawione przez lodowce, głównie przez te lodowce, które stopniowo topniały, czyli pod koniec epoki lodowcowej wycofywały się w głąb dolin, zostawiając po sobie sporo materiału morenowego. Wśród tych moren często były zagrzebane jakieś bryły lodu z tego lodowca, tzw. martwy lód. Potem one topniały, teren się w tych miejscach zapadał i powstały takie zagłębienia terenu, następnie wypełnione przez wodę, czy takie jeziora śródmorenowe. Takich jezior w Dolinie Kościńskiej tutaj było sporo, ale malutkich, płytkich i dzisiaj już niewiele z nich jest widoczne, bo to są jeziora, które stopniowo ulegają sukcesji, czyli zarastają, zamieniają się w torfowiska. Największym i do dzisiaj widocznym, znanym turystom jest Smyrczyński Staw, który właśnie powstał wśród tych moren pomiędzy Doliną Tomanową, która jest tam, tą Doliną Pierzchniańską, która jest tam z tyłu, a Doliną Tomanową, która jest po drugiej stronie, czy z jednej i z drugiej strony były tutaj te jęzory lodowców, więc tego materiału morenowego było sporo. No i idąc właśnie ze schroniska, z Kościeliskiej nad Smyrczyński Staw idziemy po takich morenach. Tu wokół brzegu, na brzegu stawu widać powolne wkraczanie roślinności. Tutaj głównie tużyce rosną. Jezioro też ulega spłycaniu przez to, że gromadzi się na jego dnie materia organiczna. Czyli za jakiś czas zniknie z krajobrazu, ale jeszcze nie za naszych czasów. Skoro mamy w rejonie Doliny Kościeliskiej tyle skał osadowych i mamy też spore masywy górskie o takim no, dużym przewyższeniu tak względem dna doliny, to rozwinęły się tutaj pięknie jaskinie. Jeśli by zliczyć wszystkie jaskinie, które znajdują się w rejonie Doliny Kościeliskiej i będące jej częścią Doliny Miętusiej, to będzie w okolicy pewnie 300-400, czyli można powiedzieć, że jakaś 1/3, 1/4 wszystkich jaskiń tatrzańskich znajduje się właśnie w tej jednej wielkiej dolinie. Ich opisanie zajęło kilka tomów inwentarza jaskiń. Kiedyś w ten sposób te jaskinie dokumentowano. Dzisiaj te dane są też dostępne w formie cyfrowej na mapach, gdzie możemy dokładnie zobaczyć lokalizację jaskiń, też o nich poczytać. Czyli tutaj właśnie źródeł ekranu z takiej mapy. Tych jaskiń jest tyle, że zwróćcie uwagę tutaj, że zupełnie się pokrywają te otwory, można by tą mapę zbliżać i wtedy zobaczymy, że tych jaskiń jest tam dużo, dużo więcej. Wśród tych jaskiń są bardzo duże systemy jaskiniowe, między innymi jaskinia Bandzio-Komiarski, znajdująca się w masywie Komiarskiego Wierchu, między Doliną Lajową a Doliną Kościeliską. Długość tych korytarzy, zrobicie bardzo skomplikowanych, to ponad 10 kilometrów i głębokość ponad 450 metrów. Druga taka duża jaskinia to jest jaskinia Wysoka za Siedmiu Progami. Kiedyś odkrywana jako dwie osobne jaskinie, stąd taka nazwa. I ona też ma ponad 11 kilometrów długości. Czyli to są jaskinie znajdujące się w czołówce jaskiń tatrzańskich i w ogóle polskich, jeśli chodzi o rozmiary. Tutaj na jednej mapie, na jednym takim rzucie mamy trzy duże jaskinie, które znajdują się w masywie Ciemniaka pomiędzy dnem Doliny Kościeliskiej, ono tutaj z lewej strony, a dnem Doliny Miętusiej, czyli jaskinie Miętusią Wyżnią, jaskinie Czarną, Naciekową, czyli im więcej, nie trzy, tylko tutaj mamy pięć jaskiń. No możecie tutaj zlokalizować, gdzie one są mniej więcej po położeniu jaskini mroźnej, która znajduje się tutaj całkiem w lewym górnym rogu. Więc rozległe nie tylko jeśli chodzi o głębokość, ale też o takim rozwoju poziomem jaskinie. Kilkanaście z tych jaskiń to są jaskinie udostępnione dla działalności taterników.
jaskiniowych, między innymi jaskinia Czarna, Zimna czy Mintusia. W niektórych prowadzi się też dalej eksplorację, a dla turystów dostępnych też jest kilka jaskiń. Wielu z nich właśnie udaje się do Doliny Kościńskiej po to, żeby zobaczyć te Tatry od środka. To jest zdjęcie z jaskini Obłaskowej, położonej u podnóża Raptalickiej Turni. Zaraz obok jest otwór jaskini Mylnej, ten najpopularniejszy, czyli okna Pawlikowskiego, taki najbardziej obfotografowany otwór jaskini w Tatrach. Nieco wyżej to jest jaskinia Raptawicka, ale kilka lat temu okazało się, że naprawdę to jest jedna duża jaskinia. Dzisiaj nazywamy to systemem jaskiń Pawlikowskiego. Łącznie te jaskinie mają około 2,5 kilometra długości. No i te jaskinie są jaskiniami udostępnionymi do zwiedzania bez dużej ingerencji, czyli nie ma tam oświetlenia, barierek. W jednym miejscu w jaskini Mylnej jest łańcuch, więc wymagane jest swoje oświetlenie. W jaskini Mylnej są dostępne poza głównym korytarzem też takie boczne korytarze, więc tam można się trochę przeczołgać, poczuć się troszkę jak taki taternik. A jeśli ktoś chciałby zobaczyć te większe jaskinie, zostać takim taternikiem jaskiniowym, no to trzeba skończyć kurs taternictwa jaskiniowego, zdać egzamin na kartę taternika i wtedy można bezpiecznie, legalnie po takich jaskiniach chodzić. Zjawiska krasowe to nie tylko jaskinie, to też inne formy terenu. I w Dolinie Kościńskiej mamy taki malowniczy zaułek, czyli wąwóz Kraków, który właśnie jest taką dolinką krasową. Kiedyś były teorie, że powstał on przez zapadnięcie się stropu jaskini. Dzisiaj naukowcy mają trochę inną hipotezę. Raczej uważa się, że jest to taka dolina wymyta w czasie intensywnego spływu wód pod koniec epoki lodowcowej, czyli z tych wyżej położonych kotłów wtedy masa wody spływała i tutaj ta erozja była bardzo intensywna. Wąwóz ma też poza ciekawą rzeźbą terenu, bardzo ciekawą florę. Na pewno warto, idąc do innego kościelisko, tam skręcić i zaglądać. W wąwozie Kraków mamy też jaskinię Smoczą Jamę, czyli możliwość przejścia przez ten dolny fragment wąwozu i zejścia innym szlakiem na polanę pisaną. No, ale ta najpopularniejsza jaskinia w Dolinie Kościńskiej to oczywiście jaskinia Mroźna, która obecnie jest w remoncie, ale już na kolejny sezon letni ma być udostępniona do zwiedzania. Ta historia Tatr wcale się nie skończyła. Ona wciąż trwa. Tatry się zmieniają, tyle że dzieje się to często w takiej skali, której nie zauważamy, bo nie jesteśmy w stanie zauważyć jakiegoś wietrzenia skał, ale zdarzają się tutaj też takie zjawiska bardziej gwałtowne. I to jest zdjęcie z Doliny Kościeliskiej z czerwca 2007 roku, kiedy pewnego popołudnia nastąpiło to zwane oberwanie chmury, czyli spadło kilkaset milimetrów wody na metr kwadratowy w rejonie dolnej części Doliny Kościeliskiej, stanikowego żlebu i wylotu Doliny Lejowej, mniej więcej taki obszar objął ten opad. No i ze żlebów, które spadają na polanę wyżnią Kiryny Tusią z lewej strony wypłynęło mnóstwo materiału skalnego. Tutaj zresztą widać taki wyraźnie stożek napływowy. I właśnie w ten sposób te stożki powstają. Ten rów, tutaj to rozcięcie, ma głębokość 2 metrów. Miało, teraz już nie ma. I jak tutaj weszli geomorfolodzy, to zauważyli, że ten stożek jest zbudowany właśnie takich wyraźnych warstw, które musiały się kształtować w ciągu czasie takich wydarzeń, jak to, które tutaj widzieliśmy. One się dzieją co kilkadziesiąt, co kilkaset lat, czy takie katastrofalne opady, które uruchamiają transport dużej ilości materiału. Teraz troszkę o przyrodzie ożywionej. Dolina Kościeliska przez to, że jest taką łatwo dostępną doliną, była od setek lat wykorzystywana gospodarczo i rolniczo i dlatego w wielu miejscach ta przyroda jest bardzo przekształcona.
To jest zdjęcie sprzed około 60-70 lat, pokazujące duże zręby w Dolinie Kościńskiej w okresie II wojny światowej, zapewne. Ale te lasy naturalne, które tutaj w Dolinie Kościńskiej rosły, wycięto dużo wcześniej, już w XVIII, a na pewno w pierwszej połowie XIX wieku była prowadzona tutaj rabunkowa gospodarka leśna na potrzeby głównie górnictwa i hutnictwa. Tutaj porównanie, jak ten teren się zmienił w ciągu 50 lat, bo to jest takie porównanie zrobione z okazji 50-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego, które bo już jakieś 20 lat temu prawie tak obchodziliśmy, więc tego lasu przybyło, ale niestety to nie jest ten las, który tutaj rósł pierwotnie. Ten rejon, który widzicie, to jest wysokość między 900 a 1000 metrów nad poziom morza. To są skały węglanowe, czyli bardzo żyzne gleby. I tutaj powinny rosnąć głównie buczyny karpackie. Więc te wszystkie świerki w dolnej części Doliny Kościńskiej są lasami wtórnymi, sztucznymi, które posadzono na miejscu wyrąbanych w XVIII czy XIX wieku buczyny. Więc po lewej stronie mamy taki obrazek, jak to powinno wyglądać. Takie wnętrze buczyny karpackie, gdzie poza bukiem rosną jodły, jawory, świerki, wiązy. Taki wielopiętrowy las. Natomiast po prawej stronie taka monokultura świerkowa, która ma bardzo taką uproszczoną budowę, w której, jak widać, w runie jest straszne ubóstwo gatunków, bo tu jest dużo cienia, bo jest duża kwasowość podłoża. No więc wielu właśnie, więc wędrując Doliną Kościeliską, widzimy głównie takie sztuczne lasy. Natomiast patrząc już na rośliny runa, szczególnie jeśli jesteśmy tam wiosną, to widać sporo geofitów, czyli takich roślin charakterystycznych właśnie dla lasów liściastych, lasów mieszanych, dla buczyn. Tu z lewej strony fioletowo kwitnący żywiec gruczołowaty, z prawej strony zawilec gajowy. To są gatunki, które właśnie są charakterystyczne dla buczyn. A tu już obrazek z 2013 roku, zdjęcie wykonane kilka dni po wielkim wietrze halnym. Ten wiatr wiał w nocy z 24 na 25 grudnia i powstał taki wielki wiatrołom na stokach kościńskich kopeń. Zresztą nie tylko w tej dolinie, w innych dolinach też, ale akurat tutaj była taka największa połać. Wyglądało to no bardzo ciekawie, tak? Można powiedzieć, taki obrazek trochę katastroficzny, bo tysiące drzew, w większości nie złamanych, tylko nawet wyrwanych z korzeniami. Tutaj widać mnóstwo takich wykrotów. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten las nie był lasem naturalnym. Stąd pewnie nie też skala tego wiatru. Gdyby tutaj rosły buki, jodły, sierki, też byłyby duże szkody, ale na pewno nie takie jak na tym obrazku. To drewno później w 2014 roku w większości uprzątnięto, że można było tutaj prowadzić prace związane z przebudową lasu. Dzisiaj jak idziemy przez Wyżnią Kiremin, tu się patrzymy na kopki kościeliskie, to w wielu miejscach widać już młodą buczynę. Ta buczyna, w wielu miejscach te buki posadzono już oczywiście wcześniej, bo tą przebudowę rozpoczęto wraz z utworzeniem Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, w różnych miejscach ona z różnymi postępami szła. Natomiast można zobaczyć takie miejsca, gdzie drzewa już były posadzone jakiś czas przed tą wichurą, natomiast potem po tej wichurze też była duża akcja sadzenia. No i stopniowo ten las będzie się zamieniał w taką buczynę, czyli będzie coraz więcej zieleni latem, coraz więcej kolorów na jesień. Las będzie na pewno dużo bogatszy gatunkowo, ale też będzie stabilniejszy, nie będzie tak łatwo ulegał wiatrowom czy gradacjom owadów, bo poza wiatrem tutaj mamy też widoczną działalność kornika, który zabił te drzewa w okolicy wiatrołomu. Wciąż tam w Dolinie Kościeliskiej i w wielu innych miejscach w Tatrach szaleje. No i takie miejsca, gdzie mamy dużo suchych drzew, tak estetycznie może mogą się nam nie podobać, natomiast to są miejsca, które też mają gatunki z nimi związane. To jest prawdziwe Eldorado dla dzięciołów. To zdjęcie po prawej stronie zrobiłem kiedyś, to był dokładnie 2020 rok,
w rejonie schroniska w Dolinie Kościeliskiej przy samym szlaku. Na jednym pniu żerowały dwa gatunki dzięciołów. To jest dzięcioł trójpaczasty i dzięcioł duży. Poza takimi ptakami z tego światła, które dociera na lasu, korzysta bardzo wiele gatunków roślin, owadów, grzybów, więc tutaj dużo ciekawych rzeczy się dzieje, więc trzeba nas powtórzyć, mimo że estetycznie to może się nam to nie podobać, to jednak są to w wielu miejscach bardzo pozytywne zmiany, które uruchamiają różne procesy ekologiczne. W trudniej dostępnych miejscach, głównie na ścianach skalnych, możemy zobaczyć w rejonie Doliny Kościeliskiej bardziej naturalne fragmenty lasów. Z perspektywy szlaku widać je dobrze, kiedy wchodzimy w Bramę Kraszewskiego. Tam po lewej stronie, wysoko na skałach, rosną drzewa. I takie lasy urwiskowe na pewno w porównaniu z tym, co jest na dnie doliny, mają dużo, dużo większy stopień naturalności. Na tych skałach, nawet nisko, na samym dnie doliny, w bramach skalnych możemy zobaczyć gatunki takie naskalne, charakterystyczne dla podłoża wapiennego. Tutaj mamy pierwiosnka łuszczaka, po lewej stronie żółty, a po prawej skalnica gronkowa. Więc to jest też charakterystyczny element tej przyrody Doliny Kościeliskiej, że dzięki tym wychodniom skalnym, które są bardzo nisko, właściwie w piętrze Regla Dolnego, możemy zobaczyć też z samego szlaku głównego w dolinie takie gatunki naskalne. Wyżej, w rejonie Czerwonych Wierchów, mamy bardzo bogate zbiorowiska roślinne, różne typy muraw nawapiennych. W zależności od stopnia rozwoju gleby, to są różne murawy o różnym składzie gatunkowym, natomiast wszystkie są takimi bogatymi w gatunki siedliskami, takimi zbiorowiskami bogatymi gatunkami, gatunki z dużą liczbą gatunków, ale też z takimi bardzo rzadkimi roślinami. Wiele z nich to są gatunki, które poza Tatrami nie występują, wiele z nich jest wpisanych do czerwonych ksiąg, ale tutaj więcej czasu nie chcę poświęcać na ten temat, bo osobny webinar będzie o czerwonych wierchach i tam sobie o tym trochę więcej opowiemy. Wracamy na dno doliny. No teraz zaczyna się zima, w tym momencie sypie śnieg, więc zima to dobry czas na tropienie, bo idąc głównym szlakiem w Dolinie Kościeliskiej mamy możliwość zobaczyć tropy wielu gatunków, które tą dolinę zamieszkują. I tutaj po prawej stronie charakterystyczny duży trop niedźwiedzia, po lewej stronie trop wilka. Zobaczymy tropy oczywiście saren, jeleni, ale też dużo rzadszych gatunków. Tu z prawej strony ryś odcisnął swoją łapę, a z lewej trop wydry, która kręci się w rejonie potoku Kościeliskiego. Warto też Doliną Kościeliską przejść się na wiosnę, na takim przedwiośniu, bo przez to, że dolina, że ta dolna część doliny to jest niska wysokość, w okolicy 900 1000 metrów nad poziomem morza i przez to, że w okolicy jest sporo wody, to ta wiosna, czyli kwitnienie gatunków zaczyna się dość wcześnie. To zdjęcie jest zrobione 10 marca, 2 albo 3 lata temu. Już o tej porze można zauważyć pierwsze kwitnące rośliny. Tych roślin trzeba szukać właśnie w okolicy źródeł, w okolicy brzegów potoku, bo tam ziemia szybciej rozmarza, więc nie na polanach. Tak? Krokus, można powiedzieć, że jest przereklamowany, wcale nie jest takim pierwszym gatunkiem kwitnącym w Tatrach. W czasie, gdy polany krokusowe przykrywa jeszcze gruba warstwa śniegu, to nad potokiem czy nad źródełkiem możemy zobaczyć już kwitnące lepiężniki tutaj po prawej stronie oraz knieć górską, czyli kaczeniec po lewej. Później oczywiście przychodzi czas na krokusy, jak już śnieg stopnieje na polanach.
I na Wyżnie Kirzemień, Tusie i na kolejnych polanach tych krokusów jest sporo. No może nie tyle co w Chochołowskiej, ale za to też nie ma takich tłumów jak Chochołowskiej. To jest plus tego miejsca. Tu widać takie pierwsze kwitnące na Wyżnie Kirze. Wśród tych kwiatów możemy też zobaczyć kilka gatunków ptaków, które żerują właśnie na polanach. W momencie, kiedy topnieje na nich śnieg, szukają wtedy różnych bezkręgowców. Możemy obserwować kilka gatunków drozdu, drozda kwiczoła, drozda śpiewaka i widocznego tutaj na zdjęciu drozda obrożnego. Wiosna to też czas wędrówek płazów, wędrówek do miejsc rozrodu i w Dolinie Kościeliskiej, w rejonie między Polaną Cudakową a Polaną Stare Kościeliska i na samej Polanie Stare Kościeliska jest taki rów, taki strumyczek, który płynie z prawej strony szlaku, w którym masowo gromadzą się żaby prawne, wkładając jaja, więc jest wtedy ich tam pełno, widać je i słychać z daleka. Często też przechodzą przez drogę, przez szlak, żeby do tego miejsca dotrzeć. Sam potok Kościeliski zamieszkuje kilka gatunków ryb. Możemy tutaj spotkać pstrągi, możemy spotkać głowacze, strzeble, potokową lipienia. Ale szczerze mówiąc, trudno je wypatrzeć w takiej wodzie. Tu już trzeba być opatrzonym, jacyś wędkarze, tak? Na pewno mogą coś wypatrzeć, natomiast jest to dość trudne. Za to łatwo jest w tym rejonie obserwować ptaka, który jest związany mocno z tym strumieniem. Mowa o pluszczu. To jest ptak, który nurkuje w wodach Potoku Kościńskiego przez cały rok, bo żywi się larwami owadów, które musi wydobyć tam spod wody, głównie chruścików. Warto się zatrzymać w okolicy mostku w Dolinie Kościeliskiej i rozglądać za takim wadzonym ptaszkiem z dużą białą plamą na piersi. Nad Potokiem Kościeliskim występuje około 5 par tego gatunku, czyli dużo. Często możemy zobaczyć w Dolinie Kościeliskiej ornitologów, fotografów, którzy z takimi dużymi teleobiektywami gdzieś czają się na te tłuszcze, bo w skali Polski taki ptak to rarytas. Nad Potokiem Kościeliskim też często lata pliszka górska. Ona poluje na owady w locie. Tak ma taki charakterystyczny falisty lot. Często można ją zobaczyć w tych samych miejscach, gdzie pluszcza. Natomiast na skałach nad Doliną Kościeliską, w rejonie Wąwozu Kraków, czy w rejonie Raprawickiej Turni, otwór jaskini Raprawickiej, warto się rozglądać za tym ptakiem, czy za pomórnikiem. To jest jeden z najrzadszych ptaków w Polsce. Związany właśnie ze ścianami skalnymi, wąwozami, otworami jaskiń. No a na niebie, nad Doliną Kościeliską, krąży nieraz orzeł przedni, który pojawił się tutaj w rejonie masywu Komijawskiego w Wierchu w latach 80. i dość regularnie tutaj gniazdował. Jest to jedna z około 7 par orłów, które występują w całych Tatrach i takie jedyne miejsce w polskiej stronie, gdzie takie miejsce gniazdowania, gdzie wielokrotnie właśnie to gniazdo obserwowano. Ten Komijawski Wier jest też taką górą tylko dla orłów. Nie ma tam szlaku turystycznego, ani rejonów dostępnych dla wspinaczki. Bardzo ograniczone jest nadleśnictwo jaskiniowe. Po to właśnie, żeby stworzyć taką ostoję dla nie tylko orłów. Tam jest sporo innych ciekawych gatunków, na przykład sokoły wędrowne, wspomniane pomórniki, które potrzebują trochę spokoju, bo są z natury gatunkami płochliwymi. A to już obrazek dość nowy w Dolinie Kościeliskiej, czyli żerzenie bobrów, które zaumówiły się niedawno w Dolinie Miętusiej. To jest zdjęcie zrobione z samego szlaku.
który prowadzi na Przysobiętusi, zaraz za polową zachlewiska. Można zobaczyć takie rozlewisko. Tutaj są widoczne takie płotno drzewne tamy. Jeremie jest gdzieś tam. Czyli mamy nowy gatunek, który nam tutaj trochę zmienia krajobraz. Zresztą nie tylko w Dolinie Mientusie to się dzieje, w Dolinie Białki, nawet Morskiego Oka, tak i wyżej te bobry ostatnio się pojawiają. Teraz przejdźmy troszkę do historii działalności człowieka w Dolinie Kościeliskiej. Kiedyś wszystkie polany w rejonie Doliny Kościeliskiej, ale i tereny powyżej górnej granicy lasu, w rejonie Piętrze Hal, były intensywnie wypasane. To jest zdjęcie z doliny, z polany Pisanej. A to mapa, która pokazuje mniej więcej lokalizację hal, które były w Dolinie Kościeliskiej. Było ich aż 7. Na niektórych wypasano około 500, 600, 700 owiec w ciągu sezonu. Na innych, tych wyżej położonych, w okolicy 300, 400 sztuk. Więc łącznie w Dolinie Kościeliskiej pasło się kiedyś kilka tysięcy owiec. Poza wypasem owiec była też prowadzona gospodarka koźna na tych niżej położonych polanach. Pasono tam też krowy. I z tego terenu korzystali ludzie z kilkunastu podhalańskich miejscowości, głównie z zachodu Podhala, ale też z terenów odległych od Tatr, na przykład z Klikuszowej. Pasterze pasli kiedyś na Hali Pysznej. O tym wspomina Waler Eliasz w swoim przewodniku. Dziś na tych polanach, które nie są objęte wypasem, bo ten wypas był likwidowany w latach 60., 70., odbywa się silna sukcesja roślinności, czyli po prostu te polany zarastają lasem. Mniej więcej połowa wszystkich polan już zarosła tych nieużytkowanych. Natomiast część polan jest wciąż objętych ochroną, taką czynną. Takimi reliktami po tym dawnym pasterstwie są zabytkowe szałasy, których w Dolinie Kościeliskiej jest akurat bardzo mało. Z tych kilkudziesięciu szałasów, które były kiedyś, przetrwały trzy takie obiekty położone na polanie Stoły. Tutaj zdjęcie spod strzechy tego szałasu. W Dolinie Kościeliskiej cztery polany, czyli Wyżnia Kiera Miętusia, Stare Kościeliska, Cudakowa Polana i Zachradziska objęte są kulturowym wypasem owiec. Taka forma żywej ochrony tradycji góralskiej, ale też czynnej ochrony tego ekosystemu nieleśnego. Owce zagryzają roślinność, zostawiają po sobie nawóz i utrzymujemy tutaj taką przyrodę pastwiskową. Kilka innych polan jest objętych ochroną poprzez wykaszanie. Na przykład przy Sobiętusi, czy polana Pisana, czy polana Ornaszańska. Tam czasem możemy zobaczyć traktor z kosiarką, no i ten wypas powoduje, przepraszam, i to wykaszanie powoduje, że utrzymujemy takie łąki, które w środku lata pięknie nam kwitną. Oba zabiegi chronią po prostu przed sukcesją i utrzymują takie półnaturalne ekosystemy. Dolina Kościeliska to też długa historia górnictwa. Takim najbardziej charakterystycznym miejscem w dolinie związanym z tym przemysłem dawnym jest polana Stare Kościeliska, na której znajduje się kapliczka hawiarska, czyli kapliczka górnicza. Znajdują się też odsłonięty fragment fundamentów pieca hutniczego. Przy szlaku w tym rejonie możemy zobaczyć nieraz fragmenty żużlu, czyli odpadu hutniczego, tak, który był używany do utrwalania dróg w okolicy. Natomiast tych śladów, takich już mniej widocznych, jest dużo, dużo więcej, bo to górnictwo sięga historią XV wieku i było prowadzone w różnych rejonach. W górnej części Doliny Kościeliskiej, w rejonie Doliny Pyszniańskiej, Doliny Iwaniackiej, ale lokalnie Żlebu pod Banie,
Poszukiwano metali kolorowych, czyli złota, srebra, miedzi. Niżej w rejonie wapieni triasowych poszukiwano żelaza i tutaj północna część doliny w skałach, w łupkach, piaskowcach triasowych także żelazo. Więc w kilku miejscach były te poszukiwania prowadzone i w kilku miejscach też prowadzono wydobycie. Taki ośrodek górniczy istniał kiedyś właśnie u wylotu Żlebu pod Banie. Przy szlaku, idąc ze schroniska w kierunku Iwaniackiej Przełęczy, można w terenie zobaczyć hałdy górnicze, jak się tam dobrze przyjrzymy. Dolinie Kościeliskiej w wielu miejscach odkryto różne znaki, które pozostawiali czy to górnicy, czy poszukiwacze skarbów, a być może też zbójnicy. Tutaj lewy górny róg, taka sylwetka człowieka z lampą, z jakimś narzędziem. To jest rysunek, który możemy zobaczyć ze szlaku turystycznego, będąc w bramie Raftawickiej, zaraz za skrętem do wąwozu Kraków, taka najbliższa skałka zaraz za barierką. Jak się tam dobrze rozglądniemy, to wypatrzymy tutaj taki dawny rysunek. Dolinę Kościeliską wiedzali też różni naukowcy, którzy Tatry badali, między innymi Stanisław Staszic, który na początku XIX wieku wiele miejsc w Tatrach odwiedził i potem te swoje obserwacje spisał w takim dziele o ziemiodawstwie Karpatów, innych gór i równin Polski. I tutaj jest mapa, która jest dołączona do tej pracy naukowej. To jest zbliżenie na fragment, który przedstawia Tatry. No, trudno rozpoznać jakieś szczyty, bo są mało charakterystyczne, mają formę takich kopczyków, ale idąc po rzekach możemy dojść do Doliny Kościeliskiej. Tu w tym rejonie jest Nowy Targ, bo tu łączy się Czarny i Biały Dunajec. Idąc do źródła Czarnego Dunajca, czyli właśnie gdzieś tutaj, dojdziemy na tej mapie do Doliny Kościeliskiej. Inny naukowiec związany z Tatrami, geograf Wincenty Pol. Poza tym, że w Tatrach prowadził obserwacje, badania, to też w Tatry zabierał studentów i zorganizował w roku 1852 taką dużą wycieczkę z grupą studentów z Krakowa. Ta wycieczka zamieniła się w taką manifestację patriotyczną, bo Wincenty Pol zawsze korzystał z takiej okazji, żeby mówić o tych ziemiach polskich, o tej historii. I pamiątką po tej wycieczce jest krzyż, który, taki kamień młyński przede wszystkim, który ustawiono wtedy przy szlaku i osadzony w nim krzyż, pierwotnie drewniany, później oddany w latach 80. w Krakowie, żeliwny. I on stoi do dzisiaj przy szlaku. To miejsce zwane jest po prostu Krzyżem Pola, Krzyż Wincentego Pola. A ten kamień to jest kamień, który służył kiedyś do rozdrabniania rud. Prawdopodobnie w Dolinie Pyszniańskiej. A to już ryciny z działa pod tytułem Tatry w 24 obrazkach Zygmunta Bogusza Stęczyńskiego, które przedstawiają, no on w tym swoim dziele w wielu miejscach pokazuje tą Dolinę Kościeliską, bo to była bardzo taka atrakcyjna krajobrazowo dolina, idealna do takich przedstawień. Widać takie miejsce, które było wtedy chętnie odwiedzane przez turystów. Nazwano je na początku XIX wieku wybuchem Dunajca, źródłem Dunajca. Chodzi o otwór jaskini wodnej pod Pisaną, ten dobrze widoczny ze szlaku. To jest to miejsce. Tak wygląda obecnie. I tutaj właśnie z otworu jaskini wodnej wypływa woda. Jak się później okazało, nie jest to wcale źródło, tylko taki fragment podziemnego przepływu potoku Kościeliskiego. Tam trochę wyżej, 200 metrów wyżej, woda znika w ponorach, a tutaj wypływa. Powyżej otworu jaskini wykuty w skale śpiący rycerz pod koniec XIX wieku przez takiego rzeźbiarza bełtowskiego.
czyli nawiązanie do tej legendy. Tak, przy Giewoncie mówiliśmy o tych śpiących rycerzach, właśnie są różne wersje. Niektóre podają, że to wcale nie w Giewoncie, tylko tu w tym rejonie, czy tej jaskini, ci śpiący rycerze czekają. Dolinę Kościeliską opisywały pierwsze przewodniki po Tatrach, czyli przewodnik Janoty, przewodnik Walerego Eliasza. Opisywano wycieczki głównie tą główną częścią doliny, czy tak jak dzisiaj ten szlak biegnie do Słonińska i później przez Dolinę Pyszniańską na Pyszniańską Przełęcz i na Błyszcz i Bystrą, wtedy tą górę nazwano po prostu Pyszna. A to już mapa z okresu międzywojennego, z lat 30. XX wieku, tak akurat w wersji zimowej, czyli poza szlakami, ścieżkami letnimi, pokazuje też proponowane trasy wycieczek narciarskich, więc widać, że dolina była tutaj dobrze zagospodarowana. Wiele z tych szlaków, można powiedzieć, przeszło do historii. Dzisiaj już tam nie ma ścieżek dla turystów. No spójrzmy tutaj na przykład na rejon Stołów. Ze Stołów można było wejść wyżej w kierunku Komijackiego Wierchu. Na ten Komijacki Wierch też można było wejść od strony Iwaniackiej Przełęczy w wąwozie Kraków. Ta ścieżka turystyczna też prowadziła dużo wyżej. Turyści odwiedzali też jaskinie Zbójnickie Okna położone w grzbiecie Organów. A tu już południowa część doliny, Dolina Pyszniańska, czyli popularny szlak przez Halę Pyszną na Pyszniańską Przełęcz, ale też ścieżka przez Siwe Sady w kierunku Siwej Przełęczy. Właśnie w Dolinie Pyszniańskiej w 1909 roku powstało schronisko turystyczne, które było bardzo popularne też zimą. Było takim kultowym miejscem właśnie dla narciarzy z okresu międzywojennego. To schronisko spłonęło pod koniec II wojny światowej w czasie walk między oddziałami niemieckimi a partyzantami. Drugi obiekt, taki już nieistniejący, to jest schronisko czy bufet na Polanie przy Sobiętusi. Tutaj widać na zdjęciu z tyłu zawiesistą turnię. To schronisko zaczęło działać w latach 30. W latach 60. zostało przejęte przez Tatrzański Park Narodowy. Później jeszcze jakiś czas funkcjonowało. Następnie zostało zamknięte i w roku 1987 spłonęło. Przez jakiś czas prowadziła je taka znana zawodniczka, narciarka z Kościeliska, Bronisława Staszel-Polankowa. A to już schronisko, czy też bufet na Polanie Pisanej. Tutaj z lewej strony w takiej pierwotnej formie, czyli lata 30. I ono spłonęło też pod koniec wojny, także właśnie w wyniku walk między oddziałami niemieckimi a partyzantami. I po wojnie odbudowano je w takiej większej bryle. Później zostało przejęte przez park i w roku 1987 zakończyło historię w sposób, można powiedzieć, wybuchowy. Wysadzono je w powietrze w czasie kręcenia filmu Trójkąt Bermudzki. A tu już rok 1948 i budowa obecnego schroniska na Małej Polanie Ornaczańskiej. To schronisko jest nazwane imieniem Walerego Goetla, który był jednym z takich ojców założycieli Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj właśnie widać go na zdjęciu, to jest ta osoba w środku. Jeszcze zanim powstał Park Narodowy w roku 1948 w górnej części Doliny Kościeliskiej, w rejonie Doliny Pyszniańskiej, powstał taki pierwszy rezerwat. To jeszcze było wtedy w zarządzie Lasów Państwowych. Tutaj widać właśnie dziennik urzędowy, zarządzenie o utworzeniu tego rezerwatu, który miał na celu ochronę głównie fauny tatrzańskiej. Nazwano go wtedy Matecznikiem. I taka ciekawostka, już powoli kończąc, w tym rejonie wypuszczono dwa małe niedźwiadki, które władze Rumunii
podarowały ówczesnemu ministrowi leśnictwa, a on tutaj je przekazał właśnie w Tatry. Próbowano je tutaj usamodzielnić, czyli najpierw je dokarmiano, potem stopniowo te misie uczyły się samodzielności. Niestety uległy też oswojeniu, były dokarmiane przez turystów. To się wydarzyło w maju. Tutaj przybycie tych misiów potem właśnie były obserwowane przez pracowników parku. I wiemy, że jesienią zaczęły już podejmować dłuższe wycieczki po Tatrach, zaczęły przechodzić na stronę słowacką. Samiec zginął potrącony przez samochód na Słowacji, a o losach samicy więcej nie wiemy. Po prostu przeszła na słowacką stronę i już nie wróciła też do EPN-u. Więc taka historia tutaj rumuńskich misiów w rejonie Doliny Kościeliskiej, Doliny Pyszniańskiej. Teraz jeszcze kilka obrazów, które wstawiają Dolinę Kościeliską. Tutaj Emanuel Kronbach. Widzimy to samo miejsce, które pokazywałem wcześniej, czyli to źródło Czarnego Dunajca. Jan Nepomucen Głowacki. To jest turnia okręt w pośredniej bramie kościeliskiej, takie charakterystyczne urwisko, widoczne dobrze ze szlaku. A to już Leon Dębowski, uczeń Głowackiego i Smreczyński Staw, który dość rzadko pojawiał się na obrazach, jednak przegrywał w konkurencji z jeziorami w Tatrach Wysokich. Tutaj pięknie widać go właśnie wraz z Błyszczem i Bystrą. I Alfred Chopin. Tutaj taka scena pasterska, w tle też Błyszcz i Bystra. Te skały troszkę trudniej zlokalizować, tutaj troszkę fantazja poniosła malarza, więc w wielu obrazach, rycinach, a potem zdjęciach ta Dolina Kościeliska się pojawiała. I już dosłownie ostatni slajd, żeby nie przeciągać. To jest pierwsza brama w Dolinie Kościeliskiej, czyli zwana bramą Kantaka. I to jest miejsce, w którym planowano kiedyś zrobić zaporę wodną i tutaj takie jezioro retencyjne. Po wielkiej powodzi, która wydarzyła się w roku 1934, która wyrządziła duże szkody tutaj na Podhalu, w ogóle w południowej Polsce, w dorzeczu Dunajca, zaczęto różne badania, projekty mające na celu uregulowanie tego Dunajca i był taki pomysł, żeby już gdzieś od źródeł ten Dunajc regulować. Pierwsza taka zapora miała powstać tutaj. Wykuto takie dwie sztolnie, takie dwa otwory badawcze, żeby przyjrzeć się lepiej skałom i okazało się, że w tych skałach jest mnóstwo szczelin, że nie nadają się do takich celów i zupełnie wtedy z tego projektu zrezygnowano. Później jeszcze interesowali się też tematem Niemcy, natomiast też okazało się, że nie jest to realne. No i przez to Dolina Kościeliska się nie zmieniła, jeśli tutaj chodzi o tą dolną część. Inaczej mielibyśmy tutaj sporą zaporę i tutaj jakieś jezioro, które by pewnie sporo w głąb sięgało. Bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj znajdziecie właśnie linki do tych map innych źródeł, z których korzystałem. No i przypomniałem sobie, że mam was tutaj zaprosić na wycieczkę, która właśnie po Dolinie Kościeliskiej się odbędzie 17 grudnia, ale będzie to wycieczka dedykowana osobom głuchym, głuchoniemym, będzie z tłumaczem języka migowego, głównym szlakiem w Dolinie Kościeliskiej, więc jeśli macie wśród rodziny, znajomych takie osoby, które chciałyby w ten sposób Tatry poznać, to serdecznie zapraszam. 17 grudnia. Szczegóły znajdziecie wkrótce też na stronach, na różnych kanałach Tatrzańskiego Parku Narodowego. A ja już za dzisiaj bardzo dziękuję. I kolejny, mogę powiedzieć od razu, webinar będzie dotyczył Czerwonych Wierchów, czyli pobliski rejon, ale już zajmiemy się nie samą doliną, tylko tą bardziej szczytową częścią, to też rejoną bardzo ciekawej ideologii, i trasie i przyrodzie, więc będzie o czym opowiadać.
Dziękuję i do zobaczenia.